inna droga od tej, którą często proponuje nam świat. Świat, który chce nas przede wszystkim zadłużyć tym, co doczesne, co materialne. I to, co materialne, chce stawiać w życiu człowieka na pierwszym miejscu. Świat chce nam powiedzieć, że szczęśliwy to nie ten, który się smuci, ale ten, który potrafi się bawić, korzystać z życia. To nie człowiek cichy i pokorny, ale ten, który potrafi pokazać swoją wielkość, swoją moc, który robi karierę. Moi drodzy, jakże jest to inna droga, którą proponuje nam Jezus. Ale jest to droga, jedyna droga, która prowadzi do celu. Pan Jezus mówi także: błogosławiony, a więc szczęśliwy człowiek czystego serca. Jakże znowu to błogosławieństwo stoi w opozycji do tego, co proponuje nam dzisiaj świat. Jakże to błogosławieństwo czystego serca jest istotne w naszym życiu, także, a może szczególnie w życiu młodego człowieka. Być osobą czystego serca i nie bać się tego. Wielu uważa to za słabość, że ktoś chce być czystego serca, że chce zachować czystość swojego serca w przyszłości dla męża, żony, żeby móc sobie jasno spojrzeć w oczy, żeby być tak naprawdę dla siebie darem. Ale to jest tak naprawdę człowiek błogosławiony, szczęśliwy, który potrafi objąć miłością właśnie także innych, tych najbliższych, którzy żyją wokół nas.